zamówiliśmy do naklejenia do tych mieszkańców. Zapraszają folię, ale zamówiono i tutaj... Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu rzecz, która się wydarzyła w Szkole Podstawowej nr 2. W zeszłym roku złożyliśmy wspólnie projekt jako Rada Rodziców o zakup szafek szkolnych do naszej szkoły. I to właśnie jest ten efekt. Mamy szafki już w szkole. 574 uczniów jest beneficjentem tego, że te szafki się pojawiły. Szafki otrzymały dzieci za darmo, mogą z nich korzystać, znajdują się w całej szkole. 89 tysięcy z okładem to jest to, co wydaliśmy na zakup tych szafek. Mamy nadzieję, że będą one służyły kilku pokoleniom uczniów w tej szkole. Chcę podziękować bardzo rodzicom, którzy głosowali na te szafki, aby one tu się pojawiły. Chcę podziękować gronu pedagogicznemu, które bardzo się mocno zaangażowało, aby rozpropagować właśnie tą ideę i żeby się udało te szafki wygrać. No i oczywiście władzom miasta za to, że umożliwiły korzystanie z czegoś takiego, co nazywa się oletnickim budżetem obywatelskim. I zachęcam innych również w przyszłym roku i w kolejnych latach, aby takie projekty składać, bo jak widzicie, da się to zrobić wspólnymi siłami i za to bardzo dziękuję. Ja również chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy głosowali, żeby szafki pojawiły się w Szkole Podstawowej nr 2. Jak widzicie Państwo, szafki są kolorystyczne, a więc dzieci mają dodatkowe tutaj miejsce, żeby schować swoje rzeczy. I szafki zamykane są na zamek szyfrowy. Zuzia nam tutaj pokaże, zaraz schowamy ten szyfr, żeby mu nie było widać. Tak wyglądają w środku, można podejść, zobaczyć. Oczywiście w szkole modne jest to, aby już mieć coś na drzwiach szafki, więc ja tutaj pana operatora poproszę, żeby zerknął jeszcze od rewersu na drzwi, bo w wielu szafkach pojawiają się pamiątki, które je personalizują. Proszę zobaczyć, są zdjęcia. Nie, 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 tata przyznał, że porządek robiła. Nie, było tak jak było, tak, tutaj jest ta, tu jest ta szafka, co się zamek zepsuł. Aha, dobra, wiem, że pod tym dźwiękiem. No. To trzeba tam do dziewczyn zadzwonić, bo on jest jakoś, widzę, na wcisk robiony, albo coś sobie kaska. Będzie wiedział, ile co kosztuje. A każdy raczej zna. No to lipa, nie? Bo to nie ma swojej wbudowanej. Kurde, stabilizacja to jest fajna rzecz w obiektywie. Zarypista, nie? Mi się ręce terlepią, kurczę, generalnie. Bo to teraz tak trochę pusto jest, nie? Ale to muszą do nam odskończyć. Do maja to jest. Będzie masakryczne przedsięwzięcie. Taka typowa fajna sala, gimnastyczna.